Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda Sienek, mam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, będziemy oglądać najlepsze TikTokowe przeróbki, więc zanim jeszcze do tego przejdziemy, strzelcie tutaj łapaczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, bo tą serię już prowadzimy dobre kilka miesięcy, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, 3000 łapek w górę, myślę, że jesteście w stanie to dobić, mimo tego, że teraz mniej osób ogląda odcinki, to raczej dacie radę. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, zasubskrybujcie również mój kanał Panda Off oraz kanał Panda Shorts, moi drodzy. Trzy kanały już mam, więc kto jeszcze nie ma suba na którymś z nich, no to wbijcie, zostawcie suba, wpadajcie również na mojego Instagrama, linka macie w opisie. Tam wszystkie nowości na temat moich wszystkich kanałów, na temat tego, nie wiem, co robię, bo jak oglądacie ten film, jest niedziela, najprawdopodobniej mnie nie ma w domu, więc jakieś relacje pewnie są na Instagramie, dlatego wbijcie, obczajcie. Oprócz tego wpisujcie kodzik Panda w sklepie, moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i co, moi drodzy, lecimy do TikTokowych przeróbek. Dobra, moi drodzy, a więc pierwsza TikTokowa przeróbka, można to powiedzieć. Co tu będzie ciekawego? Aha, on się tepnął i zginął od szeli, dobra. O nie, to będzie ten trend z TikToka. Nie, dlaczego? Nie, nie przenoście tego na YouTube'a, proszę. Okej, dziewczyna to jest B, kuzyn to jest El Primo. A, dobra, chodzi o tą piosenkę, okej. Dobra, to jest dobrze rozmyślone, szczerze mówiąc. Okej, tutaj Shelly z wyższą rangą, Jessie z wyższą rangą, Piper z 35, o kurczę. Okej, no takie przebitki z po prostu postacią wbitą, spoko, dwa dynamajki. Wali tutaj jeden ulta. Ten zginie. Ty, zbugowało się coś. Dobra. Ej, fajnie to wygląda. Ty! Chłopca nawet animację do tego dorzucił. Kozackie. Ej, nie, spoko. Mi się podoba, szczerze mówiąc. Dynamic biegnie za tą bombą. Okej, co tutaj się stanie? Bomba się schowała w krzaku. Nie mogę. Co jest grane? Zauważył? Goni bombę dalej. Ej, Becca, dobra animacja wam powiem. Wraca tutaj, okej, ten rzucił bombę. Dwie naraz walną bomby, czy o co chodzi? Nie, to też będzie uciekać chyba. Jedna bomba uciekła, druga ją goni. Dynamajki gonią się. Wytyfy chłopca animację wymyślił w ogóle, ty, dobry jest ten typek. To na pewno musiało zająć sporo czasu, więc należy się łapka w górę u niego pod filmem. Jest to oczywiście kanał Redfire, jakby ktoś nie wiedział, więc możecie sobie wbić, moi drodzy, i obczajcie jego kanał. Zawsze macie linka w opisie, więc zapraszam do Redfire. Tak samo możecie tutaj strzelić łapkę w górę. O kurcze, nagle wybuchli. No, bomby się wkurzyły i nagle wybuchły. Dobra, teraz mamy tak, jest Rose'a, jest jakieś duo tutaj El Primosków, dobra. No ale nie ma ulta ta Shelly, a tamta miała Shelly, więc może by się udało. Shelly chyba, o to chodzi. Piper, musimy tutaj zgadywać, okej. Colt, rudy Colt jest? Nie jest rudy, jest czerwony. Nita. Oła, nie, moje uszy, dlaczego? Proszę mi tak nie robić. Firecracker, Penny, Jean, Fisherman, wiedziałem. Jesse? A, X-Bow, okej. Karl, Executioner, no tak, no są podobne te postacie, nie ma co mówić. No zresztą Supercell stworzyło i Brawl Stars i no, oczywiście Clash Royale, więc jak najbardziej są podobieństwa pomiędzy tymi dwoma grami. Tutaj go klepie, ten się leczy gadżetem, okej, po prostu pokazał nowy gadżet. Znowu te dziury, to już jest nudne, już to wiele razy widzieliśmy, jak ktoś ogląda wszystkie odcinki, to na pewno to widział. No i teraz to będzie robiło ogromne dziury. Wow, ale to jest normalnie super. Nie, no to już jest nudne, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że już nie będzie tego więcej. Dobra, tutaj podskakuje na ulcie Piper, jest bramka, dobra. Ale o co tutaj chodzi? Aha, wygrał. W ogóle jest Hyra, nie wiem czy zauważyliście. Basem grał Hyra. Dobra, czekajcie, ta rozwaliła tego. Nie, weź te przestery, chłopie, nie wytrzymam zaraz. Sorry za uszy, widzowie. Fajnie. Okej, 48 gemów. O nie, brakuje mu gema do skina, dobra. Ale brzydki ten skin, więc dobrze, że ci brakuje, ja bym nie kupował go. Jak ktoś go ma, no to okej, ale mi się nie podoba. Okej, dobił do 71%, 7 na 10. Ten dobije więcej, no bo kulką samą zbije w ciul. No 65, 61, 57, 53, 49, 45, no sporo zbite. 8-bit zbije, no do 30 myślę. Aha, wytyfy nie pokazał tego. Nagle pokazuje najlepsze postacie na te mapy. Becca, no to fajny odcinek wam powiem. Kozacki. Dobra, sezon się zaraz kończy.
I o co tutaj chodzi? Wszyscy są smutni. Dobra, sezon się skończył. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest kiełek. A i kiełek zamknie Bell. Aha, wiem. Tam były postacie z każdego sezonu. Jak się sezon skończył z Bell, no to kiełek ją zamknął jakby w klatce. Wiecie o co chodzi. To jest 200 IQ do przemyślenia. Ej, dobry TikTok. To była dobra TikTokowa przeróbka. Spawner kurczaków? Spawner Dynamica z Minecrafta. Nie no, nie mogę. Połączenie Minecrafta i Brawl Stars to jest coś pięknego, naprawdę. Zresztą nagrywam odcinki z Minecrafta na mój drugi kanał, czyli kanał Panda, więc jak ktoś nie ma suba, to może wbić się zasubskrybować. Linka macie w opisie filmu do tego drugiego kanału. Spawner Mortisów jeszcze, co wy gadacie? Ej, fajnie przekminione. Fajnie przekminione, tylko oczywiście no Mortis porobi tego Dynamica. Dobra, znowu będą po tej samej stronie. Nie ma nikogo, okej, okay. Dobrze wycięte, dobrze wycięte. Fajnie zmontowane, podobało mi się. O kurcze, to jest już plus miliard IQ, ale nie trafił. A gdyby to trafił, to by był tak potężny trickshot, że ja nie mogę. Trzeba by było kiedyś odwzorować te najlepsze trickshoty. Może byście chcieli odcinek z odwzorowania najlepszych trickshotów? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, strzelcie łapkę w górę i jeżeli będzie dużo osób pisało, to może zrobię taki odcinek. Następnie mamy co tutaj? Jest Ruffs, jest również tutaj Max. Oho, już czuję, że zaraz mi rozwali uszy. Dobra, porobił, ładnie tutaj baituje strzały Broka. Goni Broka jeszcze, ładnie. Porobi go chyba. 900 HP, musi uważać, bo Brok mocno bije. Okej, udało mu się. 4 par cube. Ile tych reklam chłop ma nawalone, masakra. Dobra, goni kolejnego. I wygrał mecz, okej, spoko. Wejdzie to, wejdzie. Tak, ładnie. Bardzo ładnie tutaj strickshotował to. Pięknie, pięknie. Miałem podobne akcje, szczerze mówiąc. Nauczenie nie jest aż tak trudne, ale ładnie to wyglądało. Dobra, przeszedł to bez jakiegoś większego problemu. Kruk. No, gdyby nie skoczył, to myślę, żeby mógł zginąć. Leon przeżyje. Leon przeżyje bez problemu, bo on szybki jest. Bardzo ładnie. No, Bull też sobie da radę jeszcze ultem, no to tym bardziej bez jakiegoś większego problemu. Mortis też przejdzie raczej. No, dostał chociaż 3 razy, czy 4 nawet. Okej, okay, ulty tutaj Lu i co, Daryl będzie musiał przejść? Okej, okay, przeszedł, znaczy przeturlał się bardziej na ultem, na ulcie, okej. Okay. No Karl przejdzie całe tak naprawdę. No 10 na 8, dobre. Dobra ocenka. Okej, okay. O co tutaj chodzi? Nie, no znowu jakieś dźwięki z TikToka, nie mogę widzowie. Obijają Spike'a, ten Spike się wkurzy, nagle przyjdzie dużo Spike'ów, porobią El Primo. Tak będzie czy nie? Uwaga. Nie, nie było, po prostu był smutny. No okej, okej. Dobra, Laliu tutaj. Generalnie Laliu to jest chłop, który, moi drodzy, grał na GameStars, na lidze GameStars i trwa aktualnie drugi sezon GameStars. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, możecie sobie wbić na poprzedni odcinek na tym kanale. Nie, na 2 odcinki do tyłu. I tam będzie właśnie link do GameStars, jak chce się ktoś zapisać. Jest to turniej, gdzie jest do wygrania ponad 300 tysięcy złotych, więc bardzo dużo pieniędzy. Grając w Brawl Stars możecie wygrać, więc wszystko macie podane w odcinku, moi drodzy, który był 4 dni temu. 6 tysięcy aż. Teraz jak zbierze tego Power Cube'a, to może porobić Bulla. Okej, okay, nie zebrał tego. No tutaj Piper bardzo ładnie sobie poradziła. Teraz też, dobra, bardzo ładnie. Mortisek, oj, tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko, bo nie ma ulta, chyba że zaraz będzie mieć. No, będzie ciężko, mówiłem. Okej, okay, udało się jeszcze odrzucić i dobiła, ładnie, ej, nice. Dobra, Barley leci jakiegoś Detrana, przechodzi. No ten Detran cofa, więc trzeba uważać. Okej, okay, w miarę tutaj idzie. Trochę wolno, niepotrzebnie się zatrzymał, bo mógł przejść od razu. 9.32, nie jest to najgorszy czas. No ten może ultem przelecić, to jest też takie bez sensu porównywanie. 4 sekundy 62, najsik. Max 3.50 obstawiam. Chociaż nie, bo cofają, no właśnie. Ajajaj, no to, no sporo, sporo jednak. 6.77, okej. Okay. Dobra, tutaj będzie Jin przyciągnął. Okej, okay, udało mu się porobić, nie. Tak jest, tamten Jin pomógł. No ale tak czy siak oni się steamowali na niego, więc on raczej zginie za chwilę. Ale ładnie, że udało mu się porobić jedną osobę i jest jedno miejsce wyżej. Okej, okay, Search też jest obijany z każdej strony, jakiś team na solo.
Okej, przeteleportował się, no nie ma tutaj nic niezwykłego, szczerze mówiąc. Dobra, mamy tutaj Edgara i Colta, jest Spike. Między innymi Spike'ami. Dobra, dobra. Okej, jest Bedelaliu, czyli oczywiście pro player z Rosji, moi drodzy. Zmienia sobie tutaj skinki do Mortisa, spoko. Okej, okej, nie jest to jakieś najgorsze. Ale dawać dalej, taki średni odcinek póki co, takie 7, 8 na 10 bym ocenił ten odcinek, były lepsze na pewno. Okej, okay, ten się kręci, podbił się, ale i tak zginie chyba. Chociaż, porobił jeszcze, ale to wydaje mi się, że jest ustawione, no to raczej ustawione, bo tak przez chwilę myślałem, czy to może być solo, że się wszyscy na niego steamowali, ale raczej ustawione, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien, no tutaj na pewno zginął od niej. O kurde, dobre. Okej, okay, dobra, dobra. To też jest trend z TikToka, ale spoko wykorzystany. Okej, okay, Bibi sobie przechodzi. Znowu będzie oceniany od 1 do 10. No, też przejdzie bez jakiegoś większego problemu jeszcze na gadżecie. No właśnie. Brock chyba zginie, mi się wydaje. Chociaż? Zginął. No mówiłem, że zginie. Dobra. Mamy Dynamike'a tym razem. O nie. Czuję ten przester, który zaraz nadchodzi. Mówiłem. Sorry, ale ostrzegałem jak coś, nie? Gemy. Gemy, oczywiście, że gemy. Bibi bym wziął, Bibi bym wziął. 35 rank. Flex na 35 rank, widzowie. Gemy już wcześniej mieliśmy, po co nam aż tyle gemów? 500 gemów to też nie jest jakoś mega, mega dużo. Okej, okay, najsik, porobieni wszyscy. Ładnie sobie ta szelka radzi. Okej. Okay. Nagle kampi w krzaku. W ogóle to jest trochę tak śmiesznie dostosowane, bo ona nagle kampi w krzaku, jest drop bus, więc beka trochę. Okej, okay, porobiła tego Serge'a. No nic szczególnego tutaj nie ma i mamy koniec, moi drodzy. Szczerze, średni odcinek, nie najgorszy, nie najlepszy, takie mniej więcej 7 na 10, jakbym go miał oceniać. Jeżeli wam się TikTokowe przeróbki spodobały, chcielibyście kolejny odcinek, strzelcie tutaj łapeczkę w górę, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika. Wbijajcie na mój drugi kanał, czyli kanał Panda, wbijajcie na mój trzeci kanał, czyli kanał Panda Shorts. Wszystko znajdziecie pewnie na moim Instagramie, jak ktoś nie może znaleźć kanału Panda Shorts, wbijcie sobie na Instagrama. Na pewno tam podlinkuję wam ten kanał, więc bez problemu go znajdziecie. Wpisujcie kodzik Panda w sklepie, trzymajcie się, cześć!